Więc ja witam dzisiaj wszystkich na drugim spotkaniu Apache Local Community w Warszawie. Tym razem, znaczy tak, po pierwsze przypomnę, że mamy kanał na Slacku Apache Software Foundation, ALC Warsaw i ALC, więc wszystkich chętnych do dołączenia zapraszam. Jest też wiele innych ciekawych rzeczy na tym Slacku. Można sporo dowiedzieć się o działaniu Apache Software Foundation. Mamy grupę na meetup.com, stąd pewnie też większość z Was do nas dotarła. No i zachęcamy też do tego, abyście zgłaszali się, aby opowiedzieć o swoim doświadczeniu z Apache Software Foundation, projektami Apache, albo ogólnie Waszym doświadczeniu z Open Source, bo taki jest nasz cel, żeby dzielić się wiedzą właśnie w lokalnej społeczności, tym jak działają projekty open source'owe i uczyć się od siebie nawzajem. Dzisiaj mamy dwie prezentacje. Pierwsza jest Apache Software Foundation Values przez Jarka Potiuka. Jest to prezentacja, która zapoczątkuje cykl toków, podczas których będziemy prezentowali właśnie wartości fundacji. A druga prezentacja będzie przeprowadzona przez Justynę Grzywaczyk, OSS na miękko, czyli o tym, o czym warto pamiętać przy rekrutacji do Open Source. Uważam, że obie prezentacje będą mega ciekawe. Więc ja zapraszam teraz Jarka do tego, żeby podzielił się z nami swoim ekranem. Dobra. Spróbuję. Mam nadzieję, że tym razem uda się to zrobić dobrze i nie będzie widać 1/4 prezentacji. O, wygląda, że jest OK. Widać prezentację? Widać. Dzięki. Dobrze, to ja się chwilę przedstawię dla tych, co oglądają, ale też to będą oglądali nagranie później. Jestem Jarek Potiuk, jestem Principal Software Engineer w Polidei, ale przede wszystkim tutaj występuję w roli, powiedzmy, kapelusz, który założyłem. Jestem PMC w projekcie Apache Airflow. To jest projekt, przy którym kilka osób u nas w firmie pracuje. Projekt open source'owy. I mam tam właśnie rolę PMC, o czym za chwilę też opowiem. Razem z Tomkiem, jeszcze z paroma innymi osobami, założyliśmy Apache Local Chapter Warsaw. I jednym z elementów Apache Local Chapter jest przekazywanie takiej wiedzy czy zasad, które towarzyszą projektom Apache Software Foundation. I doszliśmy do wniosku, że na wszystkich tych spotkaniach na samym początku parę minut poświęcimy na jedną z tych zasad. Tych zasad jest kilka, czy są one zgrupowane w czymś takim, co nazywa się The Apache Way, to jest sposób, w jaki Apache prowadzi swoje projekty. Tam jest kilka elementów. Ja powiem teraz bardzo szybko o wszystkich, a w szczegółach o jednym, który jest tematem dzisiejszego spotkania, i na różnych spotkaniach w przyszłości będziemy opowiadać o innych wartościach, czy o innych zasadach. Czym jest Apache Way? Apache Way to jest sposób prowadzenia projektów, czy sposób działania w projektach Apache, należących do fundacji Apache, w których zapewniamy, że w projektach, czy fundacja zapewnia, że cały sposób tworzenia tych projektów jest taki oparty na współpracy i że te wszystkie projekty są prowadzone w podobny sposób. Dzięki temu to daje taki, tak ładnie się po angielsku mówi, stamp of approval Apache, czyli jeśli projekt należy do fundacji Apache Software Foundation i jest tak zwanym top level project, tak jak Apache Airflow, to znaczy, że można polegać na tym, że on jest prowadzony za pomocą tych zasad. I firmy, które korzystają z tego projektu, mogą być pewnych wartości, które to ze sobą niesie. Wartości, które, czy zasady, które towarzyszą Apache Way, to jest pierwsza rzecz, o czym dzisiaj będę mówił, Earned Authority, czyli zarobienie albo takie zdobycie autorytetu na podstawie tego, jak się pracuje. I druga rzecz, o czym nie będę dzisiaj mówił w szczegółach, czyli współpraca ludzi, individuals, czyli jednostki, a nie organizacje pracują przy tych projektach. Super istotna jest komunikacja, która jest otwarta i transparentna. Też to, że każdy z projektów dostaje i ludzi, którzy tam pracują, jest odpowiedzialny za swoją pracę. I ta odpowiedzialność
i zaufanie, które się z tym wiąże, jest delegowane do tych ludzi i zasady zakłada się, że ci ludzie działają zgodnie z tą odpowiedzialnością, że odpowiedzialnie działają. Dwie ostatnie rzeczy są. Decyzje nie podejmowane są przez indywidualności, przez pojedyncze osoby, ale przez społeczność za pomocą najczęściej konsensusu albo głosowania. O tym też nie będę dzisiaj mówił, ale na przyszłych spotkaniach o tym będziemy opowiadać. No i taka bardzo ważna rzecz, niezależność, czyli że wszystkie projekty Apache są niezależne od vendorów, od firm, które korzystają z nich i nie są, nawet jeśli są pewne pieniądze, dotacje i tak dalej przekazywane od tych firm, to projekty są od nich niezależne. A no i ostatnia rzecz, najważniejsza, community over code, czyli że community jest ważniejsza niż dobry kod, że chodzi o to, że tak, społeczność pracująca przy projektach musi być zdrowa i dobrze działać, a kod jest tego wynikiem. Dobrze, więcej szczegółów na temat earned authority, czyli taki autorytet, który się zdobywa. Co różni projekty Apache od wielu innych projektów open source'owych, jest jedno z dużych różnic jest to, że projekty są zarządzane przez grupę ludzi, że tam nie ma takiej jednej osoby, która mówi o tym, co się ma dziać. Tak jak jest w przypadku na przykład Linuxa czy Pythona chociażby, no w Pythonie to się zmieniło ostatnio, ale tamte projekty stworzyły pojedyncze osoby, Linus albo Guido van Rossum i wiele innych takich projektów jest podobnych i to oni są na samym początku bardzo aktywni i oni podejmują większość decyzji. Od samego początku we wszystkich projektach Apache decyzje są podejmowane przez społeczność, i w tej społeczności też jest istotna otwartość, czyli każda osoba z zewnątrz może przyjść i pomóc tak, jak uważa, że jest przydatna. To może być kod, to może być dokumentacja, to może być design, to bardzo różne są sposoby kontrybucji, ale dopóki nie jest się, nie zarobi się, czy nie zarobi się, nie uzyska się tego autorytetu i przez pokazanie swojej pracy, jest się tylko takim wolontariuszem, który chce pomóc, ale nie podejmuje żadnej decyzji. Znaczy decyzje są podejmowane przez to ciało, czy ciała, za chwilę, które, ale dalej to są grupy ludzi, to nigdy nie są pojedyncze osoby. I żeby być taką osobą, która może podejmować decyzje, należy zdobyć to zaufanie przez to, że robi się to, co jest potrzebne, żeby taką osobą być. To znaczy najpierw musisz pokazać, że jesteś w stanie być takim regularnym i stabilnym komiterem, na przykład, jeśli chcesz zostać komiterem, o czym za chwilę. I dopiero wtedy, jak się to zrobi, jak będzie się pokazywało, że można i się potrafi i umie się to robić, to wtedy przez to się zdobywa to zaufanie od tej grupy ludzi, że można to robić i ta grupa może cię zaprosić, żeby takim komiterem zostać. I to wygląda w ten sposób, że ta grupa ludzi dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że tak, ten człowiek, to jest taki człowiek, który nam tutaj cały czas kontrybuuje i pomaga i wydaje się, że on już robi to wszystko, co trzeba, żeby tym komiterem być, więc może zaprośmy go, bo już on pokazał, że jest w stanie robić to, co robi. I wtedy takie osoby zostaną zaproszone do tej grupy. To jest, ładnie się nazywa merytokracja, czyli że władzę i podejmowanie decyzji mają te osoby, które faktycznie wnoszą coś do grupy, a nie osoby, które zostały wyznaczone jako takie osoby, które podejmują decyzje. W takich tradycyjnych hierarchiach w firmie to jest tak, że właśnie jest jakaś hierarchia, jest prezes, załóżmy, wiceprezes i inne są pozycje i ta pozycja decyduje o tym, kto jakie decyzje podejmuje. W przypadku projektów Apache to jest trochę inaczej. Jest tak, że o tym, czy podejmujesz decyzję, czy nie, decyduje o tym to, co zrobiłeś już do tej pory. I ta grupa tak naprawdę zaprasza cię do tego grona, które może te decyzje podejmować. To jest bardzo ciekawe, bo znaczy to, że nawet jak już jesteś w tej grupie, to też nie masz jakiejś specjalnej roli. Jesteś jedną z tych osób, która tam podejmuje decyzje i podobnie jak inni możesz się podejmować, ale to nie znaczy, że masz jakąś większą lub mniejszą rolę.
Teraz jakie są efekty tego? Efekty są takie, że na przykład wszystkie nowe osoby, które przychodzą, nie są traktowane jako ktoś, kto ci ukradnie pozycję, tylko ktoś, kto jest wolontariuszem, który chce pomóc, ale nie ma tam żadnej takiej walki. No, okej, widzę, że ktoś nowy przyjdzie i on wygryzie mnie, bo robi coś lepiej. Nie, jeśli robi ktoś coś lepiej, to fajnie, niech robi, zarobi swoje, czy pokaże, że jest zdolny do bycia takim komitetem, zaprosimy go i on będzie jednym z nas po prostu. Teraz te wszystkie nowe osoby muszą pokazać, że mieć tyle czasu i energii i robią to, żeby w taki stabilny sposób powiedzieć, ok, oni będą dostarczać wartość. Czyli przez jakiś czas oni muszą pokazywać, że pomagają w posuwaniu projektu do przodu. Wtedy jak widać, że to nie jest coś przypadkowego na chwilę, tylko ktoś jest faktycznie zainteresowany rozwojem projektu, to też pomaga w tym zdobyciu tego autorytetu. No i bardzo istotny element, czyli to, że nie tylko chodzi o kontrybuowanie kodu na przykład, ale też pokazanie, że umie się pracować z innymi, zwłaszcza w sytuacjach takich, które powodują jakieś konflikty czy jakieś różnice zdań, bo to się bardzo często zdarza w projektach Apache Software Foundation, w ogóle we wszystkich projektach powinno się zdarzać. Fajnie, jak są różnice zdań, jak ludzie o tym rozmawiają, ale bardzo niefajnie jest, jak to powoduje takie eskalowanie konfliktów, a te konflikty nie są rozwiązywane w sposób dobry, więc też trzeba, ta osoba musi pokazać, że potrafi działać w takich warunkach, kiedy na przykład z czym się nie zgadza, ale jednak projekt podejmuje inną decyzję. No i teraz są różne role i różne poziomy tego zaangażowania i tego authority, czy tego autorytetu, który można zdobyć. Na poziomie projektu to są komiterzy na początku, potem PMC, jest PMC Chair, czyli osoba taka, która reprezentuje projekt przed Apache Software Foundation. Ale ta podobna, no i to tak jakby to PMC ma na przykład większą rolę, bo oni głosują nad tym, czy software może być zrealizowany oficjalnie, czy nie. Czy dany release jest gotowy do tego, żeby projekt go opublikował. I to jest ta część projektowa, natomiast w Apache Software Foundation to jest taka struktura, czy fundacja cała, która sama nie produkuje software'u, ale są te wszystkie projekty, które je produkują i sama fundacja też ma jakąś strukturę, taką bardzo też luźną, ale też opartą dokładnie na tych samych zasadach merytokracji, czyli na samym początku można zostać zaproszonym do fundacji jako członek, jeżeli działa się na jej rzecz i też trzeba w kilku na przykład projektach wykazać się, że się komituje, że przynosi się wartość dla całej fundacji, a nie tylko do jednego projektu. Wtedy można zostać potencjalnie zaproszonym do bycia takim członkiem. Potem są tam też różne role typu właśnie oficerowie, którzy odpowiadają za pewne rzeczy, za inne projekty, za różne projekty. No i jest też tam Board of Directors, czyli rada nadzorcza, czy no nie wiem, jak to nawet przetłumaczyć dokładnie po polsku. I każdy z tych poziomów jakby wymaga odpowiedniego zaangażowania i odpowiedniego autorytetu, który się zdobywa właśnie przez to, że działa się w taki sposób, w jaki jest oczekiwane w danym miejscu, a nie, że się zostanie wyznaczonym na to miejsce. To właściwie tyle z mojej strony i myślę, że to jest ten czas, żeby przekazać do Justyny ciąg dalszy. Chyba, że są ewentualnie jakieś pytania. Ale są pytania, oczywiście, tak. Można Q&A zadać. Ja mam jedno pytanie, w sumie takie od ciebie. Jeżeli dobrze kojarzę, w Apache Software Foundation jest tak, że jeżeli zostało zaproszenie na bycie komiterem lub PMC, to jest to zaproszenie, które jeżeli się przyjmie, to ono nigdy nie mija. Nie można chyba kogoś pozbawić tytułu komitera lub PMC, jeżeli dobrze kojarzę. Znaczy pewnie są wyjątki, to znaczy jeśli faktycznie ktoś by na przykład działał wbrew interesom fundacji, to mogłoby do czegoś dojść, ale tak faktycznie to są takie, coś, co się zdobywa jako osoba, to jest bardzo ważne. To znaczy niezależnie od tego, gdzie się pracuje, to ten
tytuł bycia committerem czy PMC jest związany z osobą, a nie z jej stanowiskiem pracy. To jest ważne. No i też druga rzecz, no to właśnie, że to jest taki tytuł, który się, czy tam taką rolę, którą się dostaje dożywotnio w zasadzie. Chyba, że ktoś sam zdecyduje na przykład, że przejdzie w status. Jest zależnie od różnych projektów, ale są często w projektach taki status emeritus, czyli że ktoś, kto był kiedyś komiterem na przykład, ale już nie może aktywnie uczestniczyć i chce jasno dać znać, że jakby będzie tylko obserwował, a nie będzie aktywnie brał udziału i wtedy może uzyskać taki status emeritus. My mamy kilka takich osób, które taki status mają u nas w projekcie. Natomiast to musi być decyzja tej osoby, a nie decyzja tych, którzy go zaprosili. Zaproszenie już przyjęte, już jest. Okej. Wydaje mi się, że nie ma więcej pytań. Myślę, że możemy pójść dalej. Dobrze. Dzięki bardzo, Jarku. I teraz Justyna Grzywaczyk nam opowie o tym, jakie wyzwania czekają, kiedy się rekrutuje ludzi do projektów open source. Tak jest. Dobra, słuchajcie, słychać mnie? Tak, słychać i widać. Super, i widać, rozumiem, też prezentację. Tak. Dobra, fajnie. No dobra, cześć wszystkim. Jestem Justyna i pracuję w Polidei od półtora roku i głównie zajmuję się w Polidei rekrutacją. Jest też Sandra gdzieś tam. Hej Sandra, powiedz coś. Jestem. Tak, Sandra pracuje ze mną i jeśli o czymś zapomnę albo będzie miała coś do dodania, to może dopowie. I tak, po pierwsze dziękuję bardzo Jarkowi i Tomkowi za w ogóle zaproszenie nas do udziału w tym super wydarzeniu. Jednocześnie też nie będę ukrywać, że jest to i mega ciekawe dla nas takie wyzwanie, no i też trochę stresujące, no bo mam wrażenie, że wiecie, rekrutacja, jakieś takie HR-owe tematy, generalnie rekruterzy, szczególnie w naszej branży, nie cieszą się najlepszą renomą, więc pozwolę sobie zrzucić tu mojego ulubionego mema i też moje takie bingo, które sobie zagrałam, żeby ocenić, ile z tych typowych wypowiedzi kiedyś z moich ust też padło. Natomiast tak na serio to, wiecie, ten stres i to takie zastanawianie się wynika z tego, że zastanawiałam się, jak powiedzieć o rekrutacji na meetupie w sumie technicznym, tak żeby było to dla Was, jeśli też jesteście osobami technicznymi, wartościowe i żeby w ogóle było to wartościowe dla kogokolwiek, kto może na ten meetup wejść. I doszłam do wniosku, że jest kilka takich scenariuszy, które widzę. W sensie wierzę w to, że wielu z Was w jakimś sensie udziela się w rekrutacji lub kiedyś udzielać się w niej będzie, niezależnie od tego, czy Wasza firma ma, czy nie ma u Was zatrudnionych osób, które rekrutacją czy tam HR-em się zajmują, to często jest też tak, że osoby techniczne de facto podejmują te trudne decyzje dotyczące tego, czy kogoś zatrudniamy, czy kogoś odrzucamy. Często rolą rekrutera, rekruterki jest to, żeby zapełnić pipeline, żeby szukać tych kandydatów, żeby promować markę pracodawcy, żeby przekonywać ludzi na targach różnymi argumentami, takimi jak właśnie owocowe poniedziałki i tak dalej. Natomiast i nawet organizacja spotkań czy prowadzenie tego miękkiego interwiu. Natomiast taka prawda, że my często patrzymy na Was, słuchamy tego, co mówicie i jakby jeśli jesteście za i mówicie tak, chciałbym z tą osobą pracować, widzę ją w moim zespole, widzę ją jako mojego współpracownika, to dla nas jest to bardzo duży argument, żeby tę osobę przyjąć, chyba że my naprawdę widzimy jakieś ogromne czerwone flagi. Natomiast na Was często ta odpowiedzialność niestety czy niestety spoczywa. A nawet jeśli jeszcze nie, to pewnie duża szansa, że kiedyś znajdziecie się w takiej sytuacji, więc chciałabym tą prezentacją dać Wam trochę takich wskazówek, jak ułożyć taki proces, jak zobiektywizować podejście do rekrutacji, tak żeby ta decyzja o tym, czy bierzemy kogoś dalej, czy kogoś zatrudniamy, czy nie, była, żebyśmy mieli poczucie, że jest, nie wiem, bardziej obiektywna, bardziej sprawiedliwa. W związku z czym opowiem Wam dzisiaj o takich trzech aspektach.
rekrutacji. Po pierwsze o kompetencjach miękkich, po drugie o kompetencjach technicznych i sprawdzaniu tych kompetencji i ocenianiu ich. I na koniec coś, co dla nas w Polidei jest dość istotne i nie tylko wewnątrz firmy, ale też właśnie w związku z tym w podejściu do kandydatów, czyli to, jak podchodzimy do feedbacku, jak go przekazujemy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy czy nawet lat stworzyliśmy kilka takich praktyk, które naprawdę dobrze się nam sprawdzają i często słyszę, że są w sumie dosyć wyjątkowe na rynku, więc dzisiaj się z Wami nimi podzielę. No i tak, badanie kompetencji miękkich. Jeśli jesteście osobami technicznymi, ja też używam takiego skrótu myślowego, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, więc tak z braku lepszego ogólnego określenia. Jeśli jesteście osobami technicznymi, możecie sobie myśleć, że no, nie do końca jest to Wasza rola, żeby oceniać czyjeś kompetencje miękkie, jest to raczej rola rekruterów. I okej, częściowo się zgadzam, częściowo tak jest. Natomiast nawet kiedy my chcemy te kompetencje miękkie oceniać, to potrzebujemy często takiego wkładu od Was, czyli takiego określenia, jakie kompetencje według Was będą na tym stanowisku, na nowym stanowisku potrzebne. I w związku z tym ja, no my podchodzimy do tego tak, ja polecam Wam też podchodzenie do tego w sposób podobny, ale może bardziej będę po prostu mówić o tym w tej formie, że my tak zazwyczaj robimy, że wybieramy tak mniej więcej no, trzy kluczowe kompetencje miękkie. Tutaj wypisałam jakieś przykładowe, można się posłużyć właśnie tymi przykładami. Dlaczego trzy? Oczywiście często tych kompetencji potrzebujemy więcej. Nawet u nas w Polidei mamy wypisanych około 10 kompetencji, które określają takiego dobrego kandydata. Natomiast sprawdzenie ich wszystkich podczas jednego interwiu, nawet podczas kilku etapów rekrutacji, tak naprawdę sprawdzenie ich dobrze jest moim zdaniem no, niezbyt możliwe. W związku z czym wybierzcie około trzech takich naprawdę kluczowych. I tutaj ja poprosiłam Tomka i Jarka o to, żeby wybrali kilka. W sumie miałam sześć, więc wybrałam już tak sama skrótowo po prostu trzy przykładowe, które według chłopaków przydadzą się do pracy w projektach open source'owych. Więc jest to właśnie kreatywność, pozytywne nastawienie do ludzi i wypracowywanie kompromisów. I powiem Wam szczerze, że jeśli jeszcze do tej pory tego nie robiliście, a jakoś tam się w rekrutacji udzielacie, to myślę, że już samo jakby nazwanie tego, określenie, wybranie tych kompetencji tak naprawdę da Wam całkiem fajny punkt odniesienia podczas rekrutacji. No ale jeśli chcemy zrobić z tym coś więcej i nie chcemy zostać tylko z tymi trzema określeniami, które wcale niedużo same z siebie znaczą, to proponuję Wam kolejny krok, czyli stworzenie opisu tych kompetencji, wypisanie przykładowych zachowań, czyli tak ładnie mówiąc, wskaźników behawioralnych oraz określenie takiej skali oceny. No i już mówię, o co chodzi. Chodzi o to, żeby opisać taką definicję, waszą definicję tej konkretnej kompetencji. Tutaj na przykład wybraliśmy kreatywność i nawet pewnie byście się zdziwili, jak wiele osób zupełnie inaczej tą kreatywność rozumie. Jeśli wybraliście kreatywność, to pewnie macie za tym jakąś myśl, coś to dla Was oznacza, więc chodzi o to, żeby to po prostu nazwać, opisać. Ok, opisaliśmy to. Co robimy dalej? Wskaźniki behawioralne, czyli te przykładowe zachowania, które możemy zaobserwować u kogoś i na ich podstawie stwierdzić, ok, zachował się w ten sposób, nie wiem, ma własne zdanie na jakieś tematy, czy nie wiem, ma oryginalny pomysł, ma oryginalne pomysły, to oznacza, że możemy powiedzieć, że w naszej definicji jest kreatywny. No i teraz jak go ocenić? Można tutaj taką skalę sobie stworzyć, jak chcecie, może być to od 0 do 10, może być tak jak tutaj u nas, to jest powiedzmy drugorzędne, ale warto taką skalę mieć, żeby też móc łatwiej, wiecie, wartościować tą ocenę. No i to był ten krok drugi, nie? Czyli okej, mamy jakieś wybrane kompetencje, mamy je właśnie tak fajnie wypisane, opisane, wymyśliliśmy te wskaźniki, które świadczą o tym, że skoro ktoś się tak zachowuje, to znaczy, że spełnia ten warunek, że ma tą kompetencję w jakimś tam bardzo dobrym, bardzo wysokim nasileniu. No to teraz pytanie, skąd wiedzieć, jak sprawdzić,
czy ta osoba wykazywała właśnie takie zachowania. Czy w taki sposób, czy takie zachowania były jakby w jej poprzedniej, nie wiem, pracy obserwowane? No oczywiście na podstawie rozmowy, na podstawie pytań. Spotykamy się z kandydatem na interwiu, czy teraz na jakimś zdalnym interwiu, na callu. Rozmawiamy często o jego doświadczeniu, czy jej, o motywacji. I najbardziej wartościowymi moim zdaniem pytaniami, no właśnie, ale nie, najpierw powiem Wam, jakie pytania nie wystarczą, bo od tego fajnie jest w sumie tutaj zacząć. Słuchajcie, i to są w ogóle błędy bardzo często popełniane przez wszystkich i też przez bardzo doświadczonych rekruterów i naprawdę trudno się tego wyzbyć. O co chodzi? Dajmy na to, że chcemy sprawdzić, czy ktoś jest kreatywny, no i zadajemy mu pytanie: hej, czy jesteś kreatywny? No, wiadomo, że to odpowiedź na to pytanie tak naprawdę nic nam nie daje. Jeśli ta osoba powie, że tak, fajnie, ale może tak naprawdę w gruncie rzeczy tylko tak uważa, ale w naszym rozumieniu tego słowa nie ocenilibyśmy tej osoby w ten sposób. Może też powiedzieć, że zupełnie nie, bo też znamy chyba osoby, które siebie nie doceniają i uważają, że nie, w ich rozumieniu kreatywności kreatywni nie są, bo niczego nie tworzą. I może dla nas to też tak naprawdę nic nam nie mówi. Albo możemy też zapytać kogoś, tak wiecie, okej, powiedz mi, czy jakie preferujesz metody rozwiązywania problemów? Czy kiedy jest jakiś problem, to stosujesz tylko i wyłącznie takie, wiesz, stare, oklepane metody jego rozwiązywania? Czy może lubisz wpadać na jakieś nowe, nieoczywiste pomysły? No, to jest pytanie naprowadzające, czyli my tak aż krzyczymy do niego: proszę, wybierz tą drugą odpowiedź, bo jest prawidłowa. I też to się zdarza często i sama byłam świadkiem i sama takie pytania niestety często zadaję, nad czym próbuję walczyć. I ważne jest przynajmniej, żeby mieć tę świadomość, że to nie było może dobre pytanie, będę drążyć dalej, żeby coś z tego pytania wartościowego wyciągnąć. Tak samo pytania teoretyczne, i to jest chyba najczęściej zdarzający się błąd nas wszystkich. Nie wiem, czy pamiętacie interwiu, na których byliście jako kandydaci, czy jako po tej drugiej stronie, natomiast one często dotyczą jakby nie tyle, wiecie, konkretnych zachowań, konkretnych rzeczy, które się wydarzyły, tylko to są rozmowy dotyczące takich ogólnych opinii i poglądów, gdzie dwie strony nagle zaczynają rozmawiać i mówić: tak, moim zdaniem w zespole ludzie powinni zachowywać się tak i tak i w ogóle do rozwiązywania problemów należy podchodzić w taki sposób. I tam padają często bardzo fajne, bardzo mądre słowa, no ale nadal, wiecie, może być tak, że ktoś po prostu jest oczytany i tak naprawdę tę kompetencję tutaj sprawdziliśmy, że ktoś jest elokwentny, że ktoś obserwuje i widzi fajne zachowania, ale czy potrafi też tak się zachować, tak naprawdę nadal nic nam to nie mówi. Dlatego jest jeden fajny sposób, z którym możliwe, że się kiedyś spotkaliście, na zadawanie pytań, który jakby minimalizuje nam to ryzyko, że kandydat i my razem z nim sobie popłyniemy i będziemy tak sobie pływać, a po godzinie w sumie nie będziemy mieli nic na temat tego kandydata konkretnego do powiedzenia. To jest model STAR, który, tak jak mówię, no jest całkiem popularny i jeśli o nim słyszeliście, to super. Powtórzę w takim razie, o co chodzi. To jest taki model zadawania pytań, w którym dopytujemy zarówno o sytuację, w jakiej znalazł się kandydat, o cały kontekst jakby tej sprawy. Po drugie, jego zadanie, coś, co on miał zrobić, jakby, czy w ogóle, co powinno być wtedy zrobione. Dalej, o akcję, o działanie, które rzeczywiście podjął i na końcu o rezultat tej akcji. Żeby podać Wam przykład, dlaczego jest to ważne, może być tak, że kandydat opowie Wam o jakiejś fantastycznej inicjatywie, którą kiedyś zrobił i opowie tylko o tym, co zrobił i będzie to brzmiało, wiecie, świetnie. Natomiast czasami nie dopytamy, no dobra, ale właściwie jaki był kontekst? Jakby co od Ciebie było oczekiwane? Jaki był rezultat? Bo może się okazać, że tak naprawdę długofalowo ta inicjatywa była nietrafiona, że w tamtym czasie powinno się było zrobić coś zupełnie innego i kontekst wskazywałby na to, że to rozwiązanie nie było dobre dla tej sytuacji, więc starajmy się dopytywać i właśnie kiedy nie wiemy o co dopytać, to miejmy w głowie to słowo STAR, te cztery litery, które są skrótem i polecam mieć to w głowie.
To jest coś, czego ludzie się jakby uczą bardzo długo i popełniają te błędy i zadają te pytania zamknięte czy teoretyczne. To też jest ok, zadać najpierw takie pytanie, ale potem jednak podrążyć. I najważniejsze jest to, już na koniec tego badania kompetencji miękkich, żeby opierać się na przeszłych doświadczeniach kandydata. Jeśli będziecie zadawać pytania o teraźniejszość, takie ogólne, takie o przyszłość w stylu powiedz ogólnie, jak byś się zachował, jak się zachowujesz w takich sytuacjach, to też dajemy ogromne pole do tego, żeby człowiek trochę popłynął, żeby mówił o rzeczach bardzo niekonkretnych. Trudniej jest płynąć, kiedy ktoś nas pyta o tą jedną konkretną sytuację, o której już zaczęliśmy mówić. Więc słuchajcie, idę dalej, bo trochę goni pewnie mnie czas, a mogłabym o kompetencjach miękkich tutaj mówić dużo więcej. Jeśli oczywiście ktoś by chciał, nie wiem, żebym jakoś doprecyzowała ten temat, to na końcu odpowiem na pytanie albo piszcie do mnie na LinkedInie, jeśli chcecie. I tak, przejdę do kompetencji technicznych i do tego, jak to wygląda u nas i jak my do tego aktualnie podchodzimy. Opowiem Wam o czterech metodach badania kompetencji technicznych, które my albo wykorzystywaliśmy w Polidei, albo które rozważaliśmy i dyskutowaliśmy jakoś tam szeroko. Oczywiście ten temat nie będzie teraz przeze mnie wyczerpany, dlatego że jest wiele narzędzi do sprawdzania właśnie skillsów technicznych, których my po prostu nigdy nie używaliśmy i też nie chcę o nich mówić, bo po prostu się na nich nie znam i nie wiem, jakie są ich plusy i minusy. Więc pozwólcie, że przejdę przez te cztery etapy i też opowiem Wam o takich wadach i zaletach i o tym, co się sprawdza u nas, a co nie. Tak naprawdę u Was może sprawdzić się coś zupełnie innego, więc jestem ciekawa, co też Wy na ten temat myślicie. GitHub to jest taka, jakby to powiedzieć, pierwsza myśl i bardzo dobra myśl, kiedy mówimy o sprawdzaniu jakby kompetencji i doświadczenia technicznego u kandydatów. Natomiast szczególnie, kiedy mówimy jednak o kandydatach doświadczonych, jeśli macie oczekiwanie, że kandydat, którego szukacie, ma już doświadczenie w projektach open source'owych, no to pewnie. Warto zerknąć na jego profil, zerknąć na jego projekty. Natomiast uczulam tutaj na taką rzecz, że nie zawsze jest to takie zielono-białe, w sensie wiecie, czarno-białe, gdyż my sami przyjęliśmy wiele osób, które wcześniej nie udzielały się w takich projektach, ze względu na poufność projektów i nie ma ich gdzieś tam na GitHubie, a jednak zbadaliśmy kompetencje tych osób, jakby ich potencjał do tego, żeby w projektach open source'owych pracować, no i przyszli do nas i sprawdzają się dobrze i bardzo im się też to podoba. Więc zamykanie się tylko na to, co ta osoba w GitHubie ma, może być czasami zgubna i jakby uczulam Was na to, że czasami ten potencjał może być i warto dać komuś tą pierwszą szansę. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że ten górny pasek to jest z GitHuba Jarka, a ten dolny to jest z GitHuba jednego takiego naszego kolegi, który był kandydatem i którego przyjęliśmy i pracuje w projekcie open source'owym i sprawdza się fajnie i też jemu się to podoba, więc no po prostu warto być, to jest może truizm, ale warto być elastycznym w tej sprawie. Serduszko na koniec. Dobra, chodźmy dalej. Zadanie rekrutacyjne. Też wiem, że firmy mają do tego różne podejście i te zadania mają różny kształt. U nas to jest po prostu projekt, który kandydat ma w ciągu tygodnia napisać. I tutaj dyskutowaliśmy wielokrotnie na ten temat, jakie widzimy wady w tym rozwiązaniu. No, jedną z wad jest to, że nie mamy tych spójnych oczekiwań, a nawet jeśli część takich spójnych oczekiwań istnieje, to i tak osoby, które te zadania sprawdzają, no jednak widzą, że czasami muszą tutaj odwołać się do swojej subiektywnej oceny i nie mają pewności, czy taka sama ocena, wiecie, czy ktoś inny, gdyby sprawdzał to zadanie, oceniłby to zadanie tak samo, więc zostawia to takie pole do powiedzmy takiej subiektywnej opinii. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze, myślę, że czasami to też jest okej i do takiego wniosku ostatecznie nie doszliśmy, no ale gdzieś tam opinie są podzielone. Natomiast innym problemem, no na pewno z mojej perspektywy, wiecie, jako rekruterki, której zależy na czasie, zależy na tym, żeby kandydat no,
jakby miał szansę dostać naszą ofertę, zanim dostanie te wszystkie inne oferty z rynku. No jest oczywiście to, że takie zadanie wydłuża nam czas trwania rekrutacji o nawet 2 tygodnie, bo najpierw to jest zrobienie tego zadania, potem to jest jego sprawdzenie. No i mamy też taką formę, że ktoś od nas robi code review, a kandydat się może jeszcze do tego code review ustosunkować i wprowadzić poprawki, więc kolejne przedłużenie tego procesu. No ale dla odmiany, jeśli chodzi o zalety, no takie zadanie jest de facto taką wizytówką dewelopera, no i to, jak ono jest estetyczne, jak jest uporządkowane, dużo nam o takiej danej osobie mówi, ale jeszcze bardziej być może wartościowe w przypadku rekrutacji do projektów open source'owych jest to, że możemy sprawdzić jakby reakcję tej osoby na nasze uwagi w code review. Więc możemy zobaczyć, jaką ta osoba ma kulturę pracy, taką komunikatywność. Często po tym etapie nasi ludzie mówią nam, że fajnie, bardzo kulturalnie odpowiadał, wydaje mi się, że dobrze się będzie z nim pracowało, to jest jakiś taki fajny wskaźnik tego. Mieliśmy kiedyś też taki żart, o którym tutaj postanowiłam, że wspomnę, że jeśli chcemy sprawdzić na tym etapie, czy kandydat będzie się odnajdywał w projektach open source'owych, to nie sprawdzajmy jego zadania przez 2-3 tygodnie i zobaczymy, jak się będzie z tym czuł. I oczywiście tak tylko w ramach żartu mówię. Słuchajcie, kolejny bardzo prosty, wydawałoby się banalny sposób na sprawdzanie czyichś kompetencji technicznych to po prostu zwyczajny call z którym z naszych programistów bądź programistek. I okej, też widzimy wady tego rozwiązania takie, że nie ma jednego systemu oceniania tych calli. Niby mamy pewien skrypt, mamy pewne pytania, no ale czasami jest tak, że wiecie, jedna osoba daną odpowiedź oceniłaby dobrze, ktoś inny oceniłby źle i też to w tam naszej dyskusji było widoczne. No i dodatkowo mało kto lubi rozmawiać przez telefon z obcymi ludźmi albo rozmawiać gdzieś tam na hangoucie z obcymi ludźmi. My jesteśmy do tego przyzwyczajone, już po prostu nie robi nam to problemu, ale ktoś, kto nie robi tego na co dzień, to jest naprawdę takie lekko dyskomfortowe dla naszych programistów i programistek. No ale mimo to, mimo tych obaw i tego dyskomfortu, no widzimy mnóstwo zalet i takich ważnych zalet, czyli to, że nie zajmuje to dużo czasu, to jest pół godziny i my zazwyczaj już wtedy wiemy, czy ktoś ma pojęcie i może iść dalej w procesie, czy już teraz tą osobę odrzucamy. Tym samym nie zmuszamy tej osoby do spędzenia, wiecie, 2 tygodni na naszej rekrutacji, żeby na końcu dostała odpowiedź i została odrzucona. My nie poświęcamy kilku godzin na sprawdzanie zadania. Więc tak, więc to jest duża wartość tego. No i dodatkowo też podczas tych calli, które może nie są takie super komfortowe, ale jednak zostaje nawiązana jakaś relacja pomiędzy ludźmi i widać, że też kandydat ceni to, że dosyć szybko może pogadać z kimś technicznym. Szczególnie kiedy mówimy tutaj o kandydacie, który nigdy nie pracował w projektach open source'owych i nie ma dobrego wyobrażenia, w sensie mówi na początku, tak, chciałbym w tym pracować, wydaje mi się to ciekawe, słyszałem kiedyś o tym na studiach. My oczywiście jako osoby nietechniczne, ale dobrze przygotowane i tak dalej, merytoryczne, możemy opowiedzieć temu kandydatowi na pierwszym callu, o co w tym wszystkim chodzi, jaka jest specyfika tej pracy. Niemniej my tego nie doświadczyłyśmy, a wy tego doświadczacie na co dzień. Więc podczas tego kola, jeśli kandydat o coś zapyta, wy możecie mu odpowiedzieć i opowiedzieć mu o tej specyfice waszej pracy. Dzięki temu albo ten kandydat powie, wow, tym bardziej chcę u was pracować i tym bardziej chciałbym w takich rzeczach być, ale może też powie, okej, to teraz już wiem, że to nie dla mnie i też dobrze, bo im szybciej się tego dowiemy, tym lepiej. I już przechodzę do ostatniej formy. Tamta poprzednia była taka prosta i oczywista, ta jest może bardziej taka fancy. I powiem wam, że my akurat tej formy nie zdecydowaliśmy się nigdy wdrożyć. One Site Interview, może nie wiecie, to jest takie narzędzie, takie coś, że wysyłamy kandydatowi linka, on sobie wchodzi wtedy, kiedy ma na to czas, wyświetlają mu się te pytania i on nagrywając siebie odpowiada, ma oczywiście określony na to czas. Więc de facto to jest taka rozmowa, tylko że kandydat rozmawia z programem, a nie z wami, albo pośrednio z wami. Możecie to zrobić asynchronicznie. I tutaj zacznę od zalet. No super, bo można to zrobić asynchronicznie. On może sobie to zrobić, czy ona gdzieś tam po pracy. Wy sprawdzicie to sobie, nie wiem, jutro rano,
nie musicie się do siebie dopasować, co czasami trwa znalezienie takiego terminu bardzo długo. No i też takim plusem, ale i minusem jest to, że wy jako prowadzący rozmowę nie macie wpływu na odpowiedzi kandydata, czyli nie będziecie mu podpowiadać, bo to też się zdarza często, że nasi ludzie właśnie techniczni prowadzący rozmowy, niektórzy bardziej, a niektórzy mniej jakby naprowadzają kandydata, pomagają mu i czasami może nie wiedzą, czy nie aż za bardzo. No ale to jest jednocześnie i wada, dlatego że jednak, i to jest wada, która zdecydowała o tym, że my tego narzędzia nie wdrożyliśmy, czyli to, że nie możemy temu kandydatowi właśnie chociaż trochę wytłumaczyć, o co nam chodziło. Jeśli kandydat źle zrozumie nasze pytanie, bo po prostu korzysta z innej nomenklatury na co dzień, to może całe pytanie położyć, a może on doskonale zna odpowiedź, tylko po prostu wystarczy mu powtórzyć to pytanie innymi słowami lub dopytać, co miał na myśli, odpowiadając. Prawie wszyscy nasi liderzy poszczególnych domen mówili, że oni tego nie widzą, że dla nich jednak ten kontakt, ta rozmowa z kandydatem jest najważniejsza, jest ważniejsza niż po prostu odpowiedzi na pytania. No i właśnie też nie tworzymy relacji. Dobra, omówiłam Wam te formy sprawdzania kompetencji technicznych, które znam i które testowaliśmy albo które wdrożyliśmy w Polidei. To już na sam koniec opowiem Wam właśnie o feedbacku, bo to też jest oczywiście część rekrutacji i bardzo ważna część rekrutacji. Dlatego, że oczywiście kiedy kogoś przyjmujemy, kiedy zdecydujemy się, że wiecie, ma te kompetencje miękkie, których szukamy w jakimś tam zadowalającym poziomie, ma kompetencje techniczne, dobrze mu poszły zadania, składamy ofertę, no to już sytuacja idzie dalej w jedną stronę. Natomiast co, kiedy kogoś odrzucamy na jakimś etapie i zdajemy sobie sprawę, że nie składamy mu oferty? Wiadomo, że takim koniecznym, absolutnie koniecznym minimum jest po prostu powiadomienie tej osoby, najlepiej tak jak najszybciej, że niestety, ale no, nie zdecydowaliśmy się Wam złożyć oferty, powodzenia tam w innych rekrutacjach i tyle. To jest takie konieczne minimum, które jeśli o tym zapominamy, to mamy problem, w sensie wiecie, na pewno widzieliście, nie wiem, różne posty na LinkedInie, takie bardzo krytyczne o jakichś firmach, które nawet nie dały informacji zwrotnej. To powoduje ogromną frustrację u kandydata. Ja to rozumiem, przyznam, że czasami się to zdarza po prostu pewnie nawet i najlepszym, ale no jest to bardzo, bardzo, bardzo nieszanowana praktyka, więc to jest to absolutnie konieczne minimum. Natomiast naszym zdaniem warto zrobić też coś więcej. I na w przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy kilka metod i też nauczyliśmy się kilku lekcji. I pierwszą lekcją, którą ja Wam proponuję, to jest jednak zapytanie kandydata, czy ten feedback taki szczegółowy chciałby otrzymać. Czyli piszemy mu, że nie, albo nie wiem, dzwonimy do niego, mówimy mu, że niestety nie składamy mu oferty, że na ten moment jesteśmy niezainteresowani, ale jednocześnie pytamy, czy chcesz usłyszeć coś więcej, czy chcesz dostać dłuższy, bardziej szczegółowy feedback. To nam daje też takie coś, że jeśli ten kandydat powie tak, chce, to jest takiego pewnego rodzaju kontrakt pomiędzy Wami, on się na to zgodził, więc też nie może potem do Was mieć pretensji, że piszecie do niego często trudne słowa, które sprawiły mu dyskomfort, no bo jakby zgodził się na to, że chce to usłyszeć. I też daje prawo kandydatowi do powiedzenia nie. Nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć nie, nie mam dzisiaj na to ochoty, nie czuję się na siłach, żeby to czytać, w ogóle mam zły dzień, mam zły tydzień, mam zły miesiąc i po prostu nie chce mi się pracować nad sobą, nie chce mi się tego słuchać. Okej. Więc pytamy o to, czy chce tego feedbacku. Po drugie, oczywiście, wiecie, narzędzi, metod poprawnego feedbacku jest wiele i to byłby temat na dużo dłuższą i inną prezentację. Więc powiem Wam, podsunę Wam tak skrótowo kilka zwrotów, które bardzo się przydają w formułowaniu tego, co mamy na myśli i nawet kiedy, niezależnie od tego, czy dotyczy to tematów takich miękkich, czy tematów technicznych. Mówimy w takim komunikacie, my przynajmniej w Polidei, dając feedback, w takim komunikacie my, czyli nam zabrakło tego. My odnieśliśmy wrażenie, że coś tam. Jak nauczymy się takich kilkunastu zwrotów, to jest nam łatwiej potem sformułować coś, co jednak trudno się z tym kłócić, bo to, że Wy odniesiecie takie wrażenie, no to macie do tego prawo. To, że Wy zrozumieliście coś w dany sposób, no to macie do tego prawo, a też w dalszej części zdania możecie przekazać bardzo wartościowe rzeczy, które dla tej osoby no, mogą go czegoś ją albo go czegoś ciekawego nauczyć. Pamiętajcie też, jeśli chcecie to jakby zainspirować się tym, jak to robimy w Polidei,
żeby wrzucić tam coś takiego dobrego. Czyli, że doceniamy, podobało nam się, pozytywnie oceniamy i tak dalej. Zdarzyło mi się, że ktoś mówi, wiesz, ale ja nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat kandydata, poszło mu bardzo źle. Okej, jeśli naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć nic dobrego, no to chociaż docencie to, że ta osoba wzięła udział w tej rekrutacji, że się postarała, że szuka tej nowej pracy, że ma chęć rozwoju. To jest naprawdę trudne, więc jak najbardziej chyba szczerze wszyscy doceniamy ludzi, którzy podejmują ten trud. Co więcej, też nauczyłam się na przestrzeni ostatnich lat, że czasami tak jest, że możecie się nastarać, napisać najlepszy feedback w ogóle życia. Kandydat się na niego zgodził, chciał go usłyszeć, użyliście wszystkich fajnych zwrotów, pamiętaliście o komunikacie ja, ale jednak kandydat potem wam odpisze, że w ogóle się z tym nie zgadza, że powiedzieliście mu, że nie wiem, nie umie jakieś narzędzia czy jakieś technologii, a on według niego to umie ją świetnie. Albo oceniliśmy słabo jakąś jego kompetencję miękką, a on uważa, że jest w tym świetny. Ja powiem tak, jeśli chcecie, jeśli uważacie, że to jest wartościowe, to oczywiście pewnie możecie wchodzić w te dyskusje, one też mogą być wartościowe, natomiast moja opinia jest taka, że nie musicie tego robić. Poświęciliście tej osobie masę czasu, dodatkowo napisaliście feedback, który albo jakiś tam wkład do feedbacku, który potem ktoś z HR-u napisał w całości. I to nie jest tak, że teraz musicie wymieniać w nieskończoność maile i tłumaczyć się z tego, że tej osoby nie przyjęliście. To jest wasza dobra wola, to nie jest wcale standard na rynku, żeby pisać taki szeroki feedback, więc jest to okej, żeby w pewnym momencie powiedzieć, dobra, kończę dyskusję, taka jest nasza decyzja, podjęliśmy ją na podstawie tej jednej rozmowy, czy tam, nie wiem, 2 godzin interwiu, to są nasze odczucia po tej rozmowie, nasze obserwacje po tej rozmowie, nie, one nie muszą być, wiecie, stuprocentowo prawdziwe, ale to są nasze obserwacje i mamy do nich prawo. Więc możecie to uciąć po prostu i taką rzecz wam czasami polecam. No i na sam koniec, chociaż to też może kontrowersyjne, bo często nie chcemy już korzystać z tej oklepanej kanapki, natomiast uważam, że w takim feedbacku dla kandydatów to się sprawdza. Pewnie bardziej niż w takim feedbacku, wiecie, pracowniczym, kiedy chcecie powiedzieć komuś coś trudnego i chcecie, żeby to wybrzmiało jako coś trudnego, nie chcecie, żeby ten człowiek wyszedł z poczuciem, że wszystko jest okej, bo pięknie mu to zapakowaliście w super kanapkę. Tutaj jednak w pracy możecie pomóc człowiekowi jakby skorygować swoje zachowanie, nauczyć się czegoś nowego, zrealizować to, o co go prosicie, to, co mu polecacie. Pomóc, moim słowem, pracować nad sobą, kiedy jest to wasz pracownik, czy tam współpracownik. Tutaj natomiast możliwe, że tej osoby już nigdy nie spotkacie, zostawiacie ją z tym feedbackiem, dlatego proponuję wam, żeby dołożyć na początku, na końcu, czy gdzieś tam po środku takie wzmacniające rzeczy, doceniające, chociażby takie słowa, że fajnie, że byłeś na tej rekrutacji, my cieszymy się, że mogliśmy cię poznać, to była dla nas wartościowa rozmowa, mamy też nadzieję, że dla ciebie to było konstruktywne, nie wiem, można też poprosić kogoś o feedback, może ten ktoś wam też pomoże stać się lepszym, wiecie, hiring managerem czy rekruterem. I już na sam koniec dodam, że warto to robić, bo my chociażby mieliśmy naprawdę sporo kandydatów poleconych przez ludzi, którzy wcześniej byli u nas kandydatami i którzy się do nas nie dostali. Czyli osoby, które odpadły na jakimś tam etapie rekrutacji, dobrze wspominały tą rekrutację, może było to dla nich trudne, bo czegoś się nauczyli, nie zostali przyjęci, ale jednocześnie nie wiąże się to, wiecie, z jakąś frustracją i traumą, tylko z bardzo pozytywnym odczuciem na nasz temat i idą i mówią o tym dalej i polecają to innym fajnym ludziom, a ten świat jest naprawdę mały i warto, żeby o nas mówili szczerze i dobrze. Tak, to nie wiem czemu mam tu slajd z agendą jeszcze raz, ale to jest już koniec. Bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę i jeśli ma ktoś jakieś pytania, to chętnie odpowiem, albo znajdźcie mnie na LinkedInie, to też chętnie jakąś tam dyskusję, wejdę w jakąś dyskusję. Dzięki. Dzięki bardzo, Justyna. Mateusz zadał jedno pytanie, czy nagranie będzie gdzieś udostępnione? Tak, udostępnimy, nie wiemy jeszcze gdzie, ale pewnie założymy sobie kanał na YouTubie, bo jako Apache Local Community nie mamy jeszcze takiego. Ja mam jedno pytanie odnośnie właśnie, załóżmy, że mamy taką firmę jak Polidea, w której mamy projekty i open source'owe, i komercyjne. I teraz
Może się zdarzyć, że rekrutujemy kogoś i ten ktoś jest super zajarany tym, że będzie pracował w open source, przegadał, nie wiem, z ludźmi, którzy kontrybuują do tego i nie przeraża go to, że jest więcej pisania maili, jakiegoś prowadzenia dyskusji niż pisania kodu czasami. No ale przychodzi i po pierwszym miesiącu jest trochę rozczarowany tym, że praca w open source nie wygląda tak wspaniale, jak mu się wydawało. No i teraz, czy jako pracodawca powinniśmy ewentualnie mieć dla niego jakąś inną opcję, czy stwierdzić, że hej, no słuchaj, zrobiliśmy wszystko, aby ci powiedzieć, jak to wygląda. Wiesz co, myślę, że tak. To jest, nie wiem, co powinniśmy, może bardziej powiem o tym, jak w sumie my do tego podchodzimy, nie? No bo my faktycznie nigdy praktycznie nie rekrutowaliśmy nikogo z taką myślą, że na 100% on będzie w tym czy w tamtym projekcie. Mimo to, że no taka myśl z tyłu głowy z reguły jest, bo kiedy pojawia się potrzeba rekrutacyjna, no to ona wynika z tego, że w jakimś projekcie jest potrzeba, ale uważam, że takie myślenie, przynajmniej w przypadku Polidei, która ma i projekty open source'owe i nie, jest dobra, bo właśnie bierzemy to ryzyko na klatę. W sensie, że tej osobie w danym projekcie się nie spodoba. I też uważamy, że możemy zrobić bardzo dużo, żeby jakby przekazać pewne, właśnie pewien jakby obraz tego, jak ta praca w danym projekcie będzie wyglądała, w ogóle na czym polega to wszystko, ale bierzemy to ryzyko, że ta osoba dopiero w praktyce, czy tam w boju odkryje, że to nie jest dla niego. I moim zdaniem to nie jest jakby, nie powinno się raczej karać tej osoby za to, że zmieniła tą opinię, bo to czasami jest, że dopiero w praktyce się czegoś o sobie dowiadujemy. No my na szczęście mamy taką sytuację, że mamy z reguły jakieś alternatywy. Jak nie dzisiaj, to za tydzień, za miesiąc przeniesiemy cię do innego projektu, więc no, nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale jakby to ryzyko jakby bierzemy na klatę, nie? I no. Jasne, dzięki. Znaczy właśnie chodziło mi o to, że czy trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy, że taka sytuacja się zdarzy i rozumiem, tak, ja myślę, że jak najbardziej. I to nie tylko w przypadku właśnie open source'owych projektów, tylko właściwie do każdego projektu. Każdy projekt ma jakąś tam swoją specyfikę. Dajmy na to, mamy dewelopera, nie wiem, który przede wszystkim jest dobry w Javie i wiemy, że będzie jakiś specyficzny projekt właśnie z Javą. No, każdy projekt może być w jakimś sensie specyficzny. No ale chodzi mi o to, że mamy tam na przykład osobę juniora albo mida, który jeszcze nie był w tak wielu projektach, żeby dokładnie wiedzieć, co lubi, a czego nie lubi. I bywały takie sytuacje, że ktoś mówi, wiesz, ja chcę, nie wiem, robić tylko mikroserwisy, a potem trafił do jakiegoś projektu open source'owego i okazało się, że mu się to spodobało. I w sumie, bo w sumie też po prostu nie wiedział, z czym to się je, a nawet jak o tym słyszał, to brzmiało to dla niego źle. Ale dopiero jak poznał to w praktyce, to też zmienił zdanie. No takie sytuacje się zdarzają i myślę, że jakby musimy to zawsze mieć z tyłu głowy też. Jasne. Ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy rekrutując do open source'u należy zwrócić uwagę na ilość doświadczenia kandydata? W sensie, że ponieważ wiemy, jak to wygląda, to powinniśmy raczej, nie wiem, chcieć midów czy seniorów, bo mają trochę więcej, nie wiem, doświadczenia, lepiej sobie radzą z ludźmi, coś. Czy to powinien być wyznacznik, czy nie? Ja powiedziałabym, że tak naprawdę mając taką wątpliwość, właśnie mając to pytanie, o którym teraz mówisz, to pewnie poszłabym tak naprawdę do was i was o to zapytała. Jak wy to widzicie, czy uważacie, że junior z małym doświadczeniem by się w tym sprawdził? Bo mówię szczerze, no wy wiecie, z czym to się je i jakby w praktyce się z tym mierzycie, więc pewnie łatwiej by wam sobie było wyobrazić taką osobę świeżą, wrzuconą w ten specyficzny właśnie świat i wy też wiecie, jak sobie poradzi senior, więc szczerze nie wiem, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, to mi chyba brakuje tego typu doświadczenia, natomiast wydaje mi się, że mieliśmy też historię i teraz też mamy, nie? Jakby osób mniej doświadczonych, które wchodzą w takie projekty i uczą się, im się to jakoś tam podoba i się sprawdzają i powoli wchodzą w tę specyfikę, więc intuicyjnie bym powiedziała, że nie skupiałabym się tylko na, nie wiem, na seniorach na przykład. Jasne, dzięki.
Znaczy, oczywiście open source jest dla każdego i uważam, że każdy może dość dużo z tego wynieść. Super. Okej, to jeśli nie ma więcej pytań chyba, to kończymy na dzisiaj. Tak jak wspomniałem, postaramy się gdzieś wrzucić to nagranie. I co? Dzięki Wam wszystkim za uczestnictwo i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymajcie się, hej.